Witam serdecznie na moim kanale wszystkich, którzy jakimś sposobem odnaleźli drogę do tego miejsca. Ja nazywam się Rubinek, a to jest pierwszy odcinek z historii Krainy Lodu i Ognia, albo Ognia i Lodu, jak kto woli. Przed Wami widok na dom głównej rodziny przedstawionej w tej opowieści, a właściwie to jest już, można powiedzieć, śmiało pałac. Pałac utrzymany w takim stylu azjatyckim. Przynajmniej mam nadzieję, że udało mi się odtworzyć troszeczkę ten klimat. Znajduje się on wysoko w ośnieżonych górach, odizolowany częściowo od rzeczywistości, od współczesnego świata i na pewno ukryty przed ludzkim spojrzeniem za pomocą magii. Ci z Was, którzy mieli okazję obejrzeć zwiastun dotyczący mojej serii, jak również ja, no wszyscy trafiliśmy w sam środek burzy, w oko cyklonu, w kłótnię pomiędzy dwojgiem bohaterów, naszą Katsumi Fuji, która tak oto się prezentuje przed Wami na ekranie. Starałam się, żeby była ona takim połączeniem młodzieńczego uroku, takiego lisiego uroku, a jednocześnie mam nadzieję, że w przyszłości również siły i dojrzałości. No przekonamy się, jak to, co z niej wyrośnie, jak to z nią będzie. A właśnie naszym władcą całego królestwa, całej Krainy Lodu i Ognia, Kato Fuji, który prezentuje się przed Wami w ten sposób. Jak możecie się zorientować po wyglądzie tych postaci, po tych lisich uszach, ogonie, po tej dziwnej masce? No nie są to zwykli śmiertelnicy. Dysponują oni niezwykłymi mocami. Nasz Kato, nasz król, władca należy do świata duchów, półbóstw, demonów. On konkretnie wywodzi się z rodu takich jakby diabłów, ogrów, wraz z nestorem całego rodu Kintaro Fuji. Natomiast nasza Katsumi i jej mama Miyumi Fuji należą do kasty lisich demonów służących wyższym bóstwom w religii Shinto, w wierzeniach Shinto, bóstwom zwanym Inari. No i też te lisie demony, czy też duchy, jakkolwiek by ich nie nazwać, dzielą się oczywiście na różne grupy. Nasze liski wywodzą się z takich bardzo mądrych, silnych i długowiecznych lisów zwanych Tenko. Są to niebiańskie lisy. Nawiązywałam właśnie, tworząc jakby zarys tej fabuły, głównie do mitologii japońskiej i różnych innych mitów azjatyckich, ale no, jest to jakby moja interpretacja tych wszystkich zebranych przeze mnie informacji. Ja nie jestem żadną ekspertką od Dalekiego Wschodu, więc jeśli tam coś nie będzie się Wam zgadzało, no to weźcie poprawkę na to, że to po prostu jest taka moja baśń snuta razem z Wami wspólnie. No i nie jest to jakby religioznawstwo, religioznawcza opowieść, jakiś dokument na ten temat. To są tylko Simsy. Dobrze. I jeszcze tak może pokrótce opowiadając o tych jeszcze lisich demonach. No oczywiście reprezentują jakby one dwa przeciwne nurty takiego yin i yang, mroku i światła. No i nasza rodzina należy do tych dobrych lisów zwanych w kulturze japońskiej zenko. No i są to raczej takie opiekuńcze półbóstwa. Nasza Miyumi Fuji konkretnie jest posłańcem dla wielu bogów, no i przede wszystkim poliglotą, zna wiele języków, potrafi się dogadać między różnymi rasami mieszkającymi w całym królestwie Lodu i Ognia, no i jest takim tłumaczem na dworze. Wydaje się być taką zwykłą mamą,
która jest zapatrzona tylko w swoje dzieci, swoje kochane córeczki, która oczywiście potrafi przebierać w strojach, organizować przyjęcia, no i zawiadywać jakby dworską kuchnią, ale no jest to ona inteligentna, jest ona jakby szarą eminencją całego naszego towarzystwa, no i taką ciocią dobrą radą, tak bym to nazwała. No są też złe lisy w kulturze japońskiej określone są mianem jako. No i zobaczymy, może poznamy kilka z nich w całej historii, zobaczymy jak się nasza fabuła potoczy, jak się to wszystko rozwinie. Nasz Kato Fuji za młodu, kiedy był jeszcze powiedzmy początkującym wojownikiem i synem królewskim, zajmował się taką dosyć ciekawą pracą, jak sprowadzenie złych dusz ludzkich do piekła. Ponieważ on się wywodzi z takiego starodawnego rodu ogrów, diabłów w mitologii japońskiej, no to był, powiedzmy, to był jego dotychczasowy zawód i wcale nie dziwię się, że on ma takie podejście do ludzi, jakie ma, takie bardzo ostrożne i nieufne, że ostrzega swoją córeczkę przed no jakby wykraczaniem poza barierę królestwa, no bo jakby spotykał się z jak najgorszymi mentami ludzkimi, takimi kanaliami, które naprawdę zasługiwały na karę i wieczność spędzoną w piekle, więc on jakby nie poznał tej lepszej strony ludzkości, nie miał nigdy okazji, a po abdykacji Nestora naszego rodu, Kintaro Fuji, kiedy przyjął władzę po swoim ojcu, no zajął się już tylko i wyłącznie ochroną i sprawowaniem władzy nad królestwem, dbaniem o porządek wśród ras, które żyją tutaj w naszej krainie lodu i ognia. I wszystkie jego moce, jakimi dysponuje, no wszystkie jego siły zostały przelane albo władowane w tą barierę magiczną, która otacza królestwo. Królestwo, które kiedyś znajdowało się w centrum dzikich kniei, w samym środku niedostępnych dla śmiertelników gór, no ale teraz ta cywilizacja jakby we współczesnym świecie przez wieki no, zaczęła podchodzić coraz bliżej tej bariery. Ta bariera musiała się też przez to kurczyć, troszeczkę cofać. No i teraz właściwie nasze królestwo, nasz pałac stoi na samym brzegu, między właśnie granicą jeszcze niedostępną, niezdobytą przez ludzi, no, a takim zwykłym miastem, takim zwykłym japońskim współczesnym miastem. No tuż obok właściwie naszego pałacu znajduje się onsen, czyli gorące źródła, a zaraz za nimi widok na stok narciarski, stok. Zresztą zobaczycie za chwilę, jak pokażemy cały pałac. Także nasz Kato naprawdę jest w dużym stresie od kilkunastu lat. Po prostu sam sobie nie wyobraża do końca, w jaki sposób ma ochronić swoją krainę przed jakby śmiertelnikami, gdyż pałacu na razie nie da się w żaden sposób przenieść, no a tutaj pod jego granicami już za tą ścianą iluzji toczy się normalne życie. Wprawdzie cała jego groza właśnie bycia takim półdiabłem, demonem, ogrzem została przelana w tą iluzję, w tą barierę. No i każdy śmiertelnik, który widzi, nie widzi tego pałacu, on widzi po prostu zwykłą jakby ścianę lasu, drzewa i odczuwa taki ogromny strach, przerażenie, że tam coś się kryje groźnego i żaden z mieszkańców tego miasteczka, tej miejscowości, która znajduje się już pod pałacem, nigdy nie odważył się przekroczyć tej bariery, wejść w ten las z jakiegoś powodu, no, odczuwając właśnie tą grozę, ale czy to zawsze się będzie sprawdzało, czy nie znajdzie się jakiś śmiałek, który jakby rzuci wyzwanie losowi i zaryzykuje swoje życie, swoje zdrowie i kiedyś przekroczy tą granicę, no tego nie wiemy na razie. Zobaczymy. Czy obawy Kato o losy królestwa będą słuszne, czy nie. W każdym razie, no, ta kłótnia rodzinna z tego względu jest właśnie już jakby w
uzasadniona, dlaczego on mówi nie na, na te zamiary Katsumi wyprawienia się poza barierę magiczną. Ale my też jeszcze nie poznaliśmy właściwie motywacji naszej lisiczki. Nie wiemy tak do końca, czy to jest taka tylko młodzieńcza głupota, czy to jest zwykła ciekawość. No mnie się nie wydaje jednak, że żeby to było po prostu takie oj, bo chcę, tak? Tylko myślę, że ona jakiś ma swój ukryty cel, przede wszystkim dlatego, że z braku męskiego przedstawiciela rodziny, członka rodziny jakby jest następna do, w kolejce do tronu. Jest przyszłą władczynią, więc na pewno no, nie jest taka lekkomyślna, jak to jej tata może sobie o niej wyobrażać. Naszej Katsumi, Miko Fuji, no nie dysponuje ona żadnymi na razie utajonymi talentami czy mocami. To wszystko się wyjaśni z czasem. Na pewno, czy jest ona takim po prostu zwykłym dzieciaczkiem, czy może jednak za jej słodkim uśmiechem kryje się coś więcej, zobaczymy. Aczkolwiek muszę Wam przyznać się otwarcie, że nie dość, że jestem taką lamą simsową, bo tak naprawdę w Simsy gram dopiero rok. To jest mój pierwszy odcinek i bardzo nie ogarniam w ogóle technologii, no ale też nawet nie ogarniam rozgrywki z toddlerami, z tymi dzieciaczkami. Zawsze jakoś ten etap tej wczesnej opieki omijałam, ponieważ no sami wiecie, jak to Simsy wyglądają. I albo to dziecko ma za mało opieki, albo za dużo i sobie dorośli wyrywają z rąk tego dzieciaczka, chcąc go na przykład nakarmić, czy tam usadzić na nocniku. I strasznie mnie to zawsze męczyło i mówię, nie, robimy urodziny. I przeskakiwałam, jakby przechodziłam do tego etapu wczesnoszkolnego. Także nie umiem obsługiwać toddlerów. Troszeczkę poza kamerą pogram nią, tak żeby ona w tym pałacu też jakby się na mnie nie straciła i zaraz opieka społeczna nie chciała nam tego dzieciaka odebrać. Nawet jeśli to jest mityczne królestwo, to najwyraźniej i tu łapy biurokracji sięgają. No, także zobaczymy, co z naszą słodziutką Miko będzie. Mam nadzieję, że ja sobie poradzę z opieką nad tak małym dzieciątkiem i zobaczymy, kto będzie. Oprócz tego mamy też naszego słodkiego Kici Kociaka. I spójrzcie, ja pierwszy też raz stworzyłam zwierzątko w Simsach. Tak grałam wprawdzie dodatkiem psy i koty. Czy to jest rozszerzenie, czy to jest dodatek? No, no mniejsza o to. Grałam nim, ale nigdy nie tworzyłam od podstaw kocika. No mam nadzieję, że Wam się podoba. Należy on do familiarów. I właściwie jak dorośnie, to na pewno będzie chciał jak najbardziej się przysłużyć naszej Katsumi, z którą zresztą jest mocno zaprzyjaźniony od narodzin. Bardzo też lubi Miko Fuji i dziadka naszego Nestora rodu Kintaro Fuji, z którym często przebywa w bibliotece i często śpi na jego książkach porozkładanych gdzieś tam. No. Także zobaczymy. Zobaczymy, co to wyrośnie z naszego kota za obrońca. Mamy tutaj właśnie Kintaro Fuji, który wygląda na takiego niepozornego dziadka. Ma problem z bolącymi wiecznie plecami. Właściwie po abdykacji przestał używać jakikolwiek swoich demonich mocy. Skupił się zresztą w czasie swojej emerytury na podróżach. I to podróżach tak dosyć kontrowersyjnie między właśnie światem ludzkim a tym światem niewidzialnym, światem duchów. I trzeba przyznać, że no przez pewien okres w życiu no był w dużym konflikcie ze swoim własnym synem. Ale jak to było powiedziane w zwiastunie, on miał swoje powody, aby tak podróżować między światem. I nie jest to tak, że on po prostu z tych podróży wracał tylko i wyłącznie z całą stertą rupieci, jakichś zabytków czy suwenirów związanych ze śmiertelnikami, no ale także z pewnymi ważnymi, cennymi informacjami dla królestwa. Język mi się
plącze, pęzyk mi się jącze. No, także nasz Kintaro Fuji to jest taka troszeczkę, przez pewien okres była to taka persona non grata w królestwie, właśnie kiedy już władzę sprawował syn, ale no później się jakoś między sobą dogadali, pogodzili. On też przekazał pewne cenne wiadomości swojemu synowi, które otworzyły mu oczy i pozwoliły zrozumieć nieco więcej, nieco bardziej postępowanie ojca. Pewnie też się wkrótce dowiemy, dlaczego nie ma u boku naszego Kintaro żadnej właśnie jakby babci, tak? Żadnej nestorki rodu. I tak, Kintaro jest ojcem właśnie naszego Kato, a jest teściem dla Miyumi Fuji. I oni mają taką wspólną słabość do grywania razem w karty, nasz Kintaro z naszą Miyumi. Czy ja wszystko powiedziałam, co chciałam na razie? Chyba tak. No to może przejdźmy do rozgrywki. W Simsowym świecie jest już blisko południe. Dochodzi godzina 12. W środę mamy piękny dzień, bezśnieżny, z widokiem na nasz pałac. Ja ustawiłam chwilowo Simsy w ten sposób, aby one sobie troszeczkę radziły same, bez naszej ingerencji. Tak byśmy po prostu przeszli do zwiedzania pałacu i zajęli się tym, jak on się prezentuje. Zbudowałam pałac na dosyć dużej działce w śnieżnej eskapadzie Snowy Escape, 50 kratek na 50. Znajduje się on, tak jak już wspominałam wcześniej o tym, blisko stoku narciarskiego. Widzimy tutaj wyciąg, kolejkę górską, jakieś ośle łączki, stoki narciarskie, w pobliżu też jest onsen, także rzeczywiście zgodnie z obawami naszego Kato, ta cywilizacja jest już właściwie u progu pałacu. Tutaj musimy sobie wyobrazić, że istnieje jakaś magiczna, niewidzialna bariera, która tworzy iluzję. No i chroni nasze królestwo, tam dalej już są wolne krainy, góry, doliny, łąki, jakieś lasy nieprzebyte, gdzie żyją różne stworzenia i nasi poddani. A tutaj jest pałac, który kiedyś był, mówię, w centrum właściwie niczego, pośrodku niczego, a teraz już zagraża mu cywilizacja normalna, ludzie. Pałac składa się z trzech części, dwóch skrzydeł oraz części centralnej. Tutaj mamy taki dosyć ładny, myślę, ogródek zen ze strumyczkiem, z jakimiś lampionami, które pływają i unoszą się delikatnie przesuwane przez wiatr po powierzchni naszego strumienia. Tutaj jest jakaś kapliczka shintoistyczna, gdzie nasze lisy składają ofiary i ofiary oczywiście z jakichś kwiatów, miodu i tego typu podobnych przedmiotów natury nieużywionej. Tutaj w tym miejscu jest taka platforma, właściwie plac podzielony na dwie części. Na jednej z nich jest platforma tuż przy pięknym wodospadzie. Ja puszczę sobie play, żeby to było wszystko widać, jak to ładnie ta woda spływa, te kaskady spływają po kamieniach. Ustawiłam tutaj mikrofon, do którego przemawia nasz Kato, odnosząc się do bieżących wydarzeń w królestwie, kiedy zbiorą się tutaj jacyś poddani lub odbywają się jakieś ważne uroczystości, istotne wydarzenia w królestwie, to on wtedy przemawia tutaj do ludu, do zgromadzonych dworzeń, czasem do poselstwa. Tutaj widzimy, Kintaro gdzieś zmierza pewnie do tego lewego skrzydła pałacowego, które właściwie jest takim osobnym domem, w którym właśnie żyje nasz dziadek, nasz Kintaro. Może zacznijmy zatem od tej części pałacu, tutaj na samej górze. Tutaj mamy sypialnię naszego dziadka, która prezentuje się dosyć minimalistycznie.
Wprawdzie gromadzi najróżniejsze zabytki, suweniry, książki, historie, powieści dotyczące świata śmiertelnego, spisuje annały i dzieje królestwa. Tutaj w tej bibliotece, no to sypianie ma bardzo skromnie urządzoną. Bardzo nasz dziadek lubi malować portrety wnucząt, wnuczek. Dlatego ustawia mu sztangę. Zajmuje się też troszeczkę ogrodnictwem, ale nie na takiej zasadzie uprawiania jakichś jadalnych roślin. Bardziej na zasadzie właśnie florystyki, kwiatów, przestrzeżenia gałązek bonsai. Niżej, ponieważ Kintaro uczestniczył niegdyś w bardzo, bardzo wielu trudnych wyprawach wojennych. Zwiedzał świat, był narażony na różne niebezpieczeństwa, nabawił się właśnie tych bolących pleców. Dokuczają mu też na starość korzonki i tym podobne inne schorzenia. Także on bardzo lubi przesiadywać w saunie, rozmyślać, snuć jakieś strategie i plany na przyszłość. Więc ustawiłam mu tą saunę. Widać tutaj nawet na podłodze podręcznik. Roboty, katon drugi, no. Ambitnie. Który kończył jeszcze pewnie Kintaro i nie uporządkował rzeczy, ani też służba nie uporządkowała tego. Obok mamy tutaj malutką łazienkę. Taki punkt widokowy z krzesełkami, można karmić ptaszki. Palenisko, gdzie może przyrządzić jakiś posiłek. Jakaś taka fajna, moim zdaniem bardzo fajna z nowego dodatku. Fontanna, tak, fontanna, no. Bardzo spokojne miejsce, gdzie można się wyciszyć. Nie używałam tutaj chyba żadnych modów w tej części pałacu, tak mi się wydaje. No. Ogólnie starałam się korzystać tylko i wyłącznie z elementów z gry, z drobnymi tam malutkimi poprawkami. Nieopodal, tuż obok mamy taki malutki ogródek pałacowy. Ja nie chciałam tutaj stwarzać jakiejś wielkiej przestrzeni, gdzie będą uprawiane zioła i różne uprawy, czy też sad, ponieważ wszystkie rzeczy właściwie i produkty są sprowadzane do pałacu z zewnątrz, przynoszą je poddani kupcy, więc dostarczają, więc nie było sensu dla mnie budowania jakiegoś wielkiego ogródka tutaj. Właściwie to jest taki ogródek rekreacyjny, gdzie ewentualnie jakieś ciekawsze, eksperymentalne roślinki sadzi nasz Kintaro, który cierpi teraz właśnie przez atak roju pszczół. O Boże, jest niesłuch, niech sobie coś zje, niech pójdzie spać. A my przechodzimy dalej do kolejnej części naszego pałacu. Przepraszam za pracę mojej kamery, ale ja naprawdę pierwszy raz nagrywam i nie zwracam na to zwykle uwagi, bo nie było mi to do niczego potrzebne. Zacznijmy może od takiej wieży strażniczej, znajdującej się w prawym skrzydle pałacowym. Stworzyłam tutaj taki niefunkcjonalny, ale bardzo ładny za to most wiszący, który jakby łączy tą część budowli z centralną częścią pałacu. Ustawiłam tutaj grill, żeby ewentualnie strażnik nie musiał schodzić ciągle z tej wieży i mógł tutaj czuwać cały czas. Musimy sobie wyobrazić, że tutaj ktoś stoi i pilnuje granic naszego królestwa. Niżej stworzyłam taki mały warsztat, gdzie można ewentualnie poprawiać jakieś bronie, narzędzia. Kintaro czasem tutaj zagląda, aby stworzyć jakąś zabawkę dla małej naszej słodkiej Miko. W pomieszczeniu następnym jest stanowisko do wyrobu świec, gdzie często zagląda nasza służąca, no i ona wraz z innymi dwórkami produkuje świece na potrzeby oświetlenia naszego zamku, czy również inne wyroby
wosku, bo to mogą być kremy i maści, jakieś tego typu sprawy. Niżej mamy pokoje dla służby, gdzie żyje nasza Reiko Azusa. Jest ona przedstawicielką takiej kociej rasy demonów, duchów, którą bardzo podziwia nasz Kichi. I wprawdzie on jest zwykłym familiarem, takim zwierzątkiem, a ona jest pół człowiekiem, pół demonem. No to chciałby się kiedyś w przyszłości stać tak odpowiedzialny i tak rozważny jak ona. I w podobny sposób dbać o naszą królewską rodzinę. Chronić ją, tak jak nasza Reiko. Tutaj czasem spisuje pamiętnik, siedzi przy biurku. Zostawiłam dwa łóżka, bo nie wiadomo, może kiedyś męża sprawimy naszej Reiko. Może nie, a może pojawi się jakiś inny służący, czy jakaś inna postać, która będzie przebywała na pałacu. Dostąpi tego zaszczytu przebywania w pałacu. Tutaj schowamy to może, żeby się nie marnowało. Zaraz sprawdzę też, co się dzieje z innymi. Nie no, w miarę ogarnięci. Tutaj może przyjdzie sobie nasz władca. Pani władca jest jakieś resztki. Także kuchnia prezentuje się dosyć skromnie, ale myślę, że też jest takim miłym, przytulnym miejscem. Kuchnia naszej służby. Jeszcze niżej znajduje się już część przeznaczona głównie dla naszej rodziny. Jest to łaźnia królewska, w której chyba nie stosowałam modów żadnych, tylko i wyłącznie elementy z gry, z różnych dodatków, ponieważ miałam problem w ogóle z wystrojem całego pałacu i uznałam, że no niestety nie można iść tutaj w minimalizm, trzeba na bogato korzystać ze wszystkich dodatków, a mam całą kolekcję, więc żeby jako tak oto urządzić wizualnie, no to staram się korzystać ze wszystkiego. A jest tutaj taka, powiedzmy, balia z gorącą wodą, kamienna, tak naprawdę jacuzzi. O, to jest chyba z modów, tylko to wiadro wody, w której sobie nalewają po prostu tą wodę do pojemników, do tej bali. No, chciałam po prostu nadać troszeczkę takiego realizmu, świata fantazy do naszego pałacu. Tutaj jest łazienka, w której oczywiście zgodnie z azjatyckim zwyczajem wszystkie nasze postaci kąpią się, obmywają z brudu, z kurzu przed wejściem do tej bali z gorącą wodą. Z widokiem na nasz ogródek. Już zapadł zmrok, Boże. Ale ten czas szybko leci. Znajduje się tutaj taki mały rekreacyjny kącik z fajką wodną, z bańkami. Dalej jest stolik do gry w lamę. Następnie mamy ten nasz piękny ogród zen. Przejdziemy już za chwilkę do wnętrza sali tronowej. Tutaj chciałam na chwilkę pokazać Wam, co tu dziadek robisz. Idź spać, Kintaro, idź spać. Przy głównym wejściu do sali tronowej znajduje się dosyć ważna konstrukcja drewniana, do której przyczepiane są petycje naszych poddanych i różnego rodzaju życzenia. Tym miejscem opiekuje się głównie nasza dyplomatka, nasza Miyumi, która odczytuje te wszystkie listy, stara się co ważniejsze informacje przekazać naszemu Kato oraz Kintaro, żeby mogli odpowiednio zareagować, czy też część swoich zamiarów, swoich nowych dekretów królewskich napisać, uwzględniając te wszystkie prośby poddanych. Tutaj też odbiera listy od posłańców z pozostałych klanów. A tutaj już mamy salę tronową, w której użyłam kilku modów, ponieważ bardzo brakowało mi
możliwości nadania jej szyku, elegancji i takiego klimatu orientu tylko i wyłącznie na podstawie tego, co zawiera nasza gra The Sims. I tak, dywan jest tutaj z modów, tapeta w holu jest z modów, prawdopodobnie, jeśli się nie mylę, od Simplastic. Te mebelki są chyba od Oni. Tutaj też jakieś półeczki znalezione z modów. I lustra też są z modów. Lustra są chyba od Peacemakera. Ale większość elementów, mimo wszystko, to jest zawartość gry. Drzwi, tutaj lisy, które jakby spajają wygląd i będą spajały wygląd większości budynków, które buduję w tej serii, a które no, wybuduję sama, nie będą ściągane z galerii, nie będą pobierane z galerii. No, chciałam, żeby po prostu było widać wszędzie, kto jest właścicielem tego miejsca, że to jest ród kitsune, ród lisów. Nasze Bobiku jest smutne, co się dzieje? Sprawdźmy na chwilkę. Głodne jest. Ale chyba siostra się zajmuje. Tak, mama się już zajmuje. Czekajcie, czekajcie. Tak, dobra. Karmi je. Usiądź sobie tutaj, nasza cesarzowo, i poczekaj z dzieckiem. Albo nie, ty jesteś głodna, to... załatw się, a później weź sobie porcję. Jedźcie, o mój Boże, boja. Zaczyna się to, o czym mówiłam. Wyjmowanie i wsadzenie wszędzie tudlerów. I teraz co? O, żarniów. No, pięknie, pięknie. Ta. Miłośnik bliskich więzi, Kintaro odblokował. Przejdź do sekcji styl życia na panelu Simologii. No, zaraz będziemy... Tak naprawdę cię nie będziemy niestety za dużo grali naszymi Simami, bo to jest bardzo przygadany odcinek i wybaczcie, no ale trzeba... No, trzeba jakieś tło nakreślić. To jest główna kuchnia, w której przebywa przede wszystkim nasza służąca Reiko. Czasem tutaj zagląda również rodzina na takie mniej oficjalne posiłki, śniadania i kolacje. Mimo, że to jest rodzina cesarska, rodzina królewska, to mimo wszystko oni bardzo lubią takie ciepłe, rodzinne klimaty. Oficjalnie zachowują twarz takich wyniosłych władców i dostosowują się do etykiety ogólnie przyjętej w królestwie, ale gdzieś tam zakulisowo, jak nikt nie widzi, nikt nie patrzy i są w gronie tylko najbliższych, bez jakiegoś wzroku wścibskiego ze strony dworza, no to oni lubią jednak przebywać w takich normalnych, rodzinnych, ciepłych warunkach. Idziecie spać. No. Tutaj nie użyłam praktycznie modów, oprócz trzech elementów, które znajdują się na blatach w kuchni. Jest to taki gliniany garnek z przepisami na azjatyckie potrawy. Tutaj jest torba z zakupami i taka księga też z modami. Te mody są chyba wszystkie od Oni i od Icemana, jeśli dobrze pamiętam. Po prostu chciałam, żeby... była różnorodność w tych posiłkach u naszych Simów i dlatego pościągałam te mody. Nie chcę Wam wszystkich modów reklamować, bo większość mam jednak z płatnych subskrypcji. Także no. Linki do niektórych na pewno będę podawać. Do tych może bezpłatnych będę podawać pod odcinkami, natomiast do tych płatnych to niekoniecznie, ale oczywiście zawsze wspomnę, jeśli mi się przypomni, od kogo są na odcinku. No tutaj mamy naszą Kici, samą taką niezadowoloną. Co się dzieje, kociku? Jesteś zmęczona, ale może jednak pogłaszcz i nakarm.
Biedny, samotny koteczek. No tak to jest właśnie, wystarczy na chwilę spuścić z oczu naszych simów i chaos się wkrada totalny. Zaniedbania. Ty wierzysz z klocków, budujesz zmysł, z kotkiem się zając, oj Katsumi. Tuż obok sali tronowej znajduje się pokój gościnny, w którym na herbatce są przyjmowane różne persony z królestwa, ważni członkowie innych klanów, jakieś poselstwa. Na takiej mniej oficjalnej stronie audiencji. Obok mamy łazienkę. Jaka jest łazienka? No każdy widzi, jaka jest łazienka. Dużo kotów ustawiłam na ścianie, bo nie wiedziałam, czym zapełnić przestrzeń. Teraz pewnie bym mogła ją udekorować modami, no ale powiedzmy, że jest jak jest. Tutaj mamy taki kredens pełen porcelany ręcznie malowanej. Zaraz w następnym ważnym miejscem w pałacu jest taka sala barowa, gdzie również znajduje się gramofon. W tym momencie zepsuty, bo nasze simy uwielbiają wprost tańczyć. No ogólnie przedstawiciele dworu królewskiego powinni umieć też grać na jakichś instrumentach. Przynajmniej w tej kulturze azjatyckiej kobiety umilały zawsze życie towarzystwu, no i chwaliły się swoimi umiejętnościami gry na różnych instrumentach. Dlatego też w trakcie rozgrywki będziemy starali się rozwinąć umiejętności gry u naszej Miyumi, u Katsumi, może w przeszłości u Miko. Teraz niech ktoś mi naprawi ten gramofon. Jeśli służba tego nie zrobi, powiedzmy, że Kintaro, jak się obudzi. O Jezu, najpierw toaleta dziadek, a później naprawianie i kolacja jakaś. Także to jest taki pokój z wyraźnymi wpływami gustu Kato i Kintaro. Jest dosyć to surowy męski wystrój skóry, jakieś poroże, bar z alkoholami, skrzynie z jakimiś skarbami, urny przodków, tutaj taki barek fajny w kształcie globusa. Jakieś samurajskie ozdoby plemienne, maski. Tak mniej więcej się przedstawia ten pokój. W drugiej części wieży jest zwykła łazienka. Do niej nieraz zajrzymy, więc nie będę tutaj opisywała w szczegółach. No, ogólnie ta wieża tak się prezentuje. Oddalenia. Przejdziemy do tych komnat, które są sypialniami królewskimi, znajdują się tuż nad biblioteką i salą tronową. Widzimy teraz pokój Kitsune z jej wygodnym łóżeczkiem. Chciałam utrzymać ten pokój w barwach takich dziewczęcych, kobiecych, kojarzących się troszeczkę z kwitnącymi kwiaty sakury, czyli właśnie różowy, broskwiniowy, biały. Nie ma tu dużo modów. Jest taka sofa od Peacemakera. I ładne laleczki Kokeshi, tak się nazywają? Tak, Kokeshi laleczki, które związane są z kulturą Japonii. No i były po prostu jakby takim doskonałym uzupełnieniem wystroju tego wnętrza, dlatego naprawdę chciałam je dodać. Znalazłam je kiedyś tam wśród modów. Jest też plakat z jakimś przedstawieniem teatralnym, które dostarczył dziadek kiedyś Katsumi, jak była młodsza. Widok z takiego miasteczka,
takie zdjęcie wydrukowane też w formie plakatu, strony z jakiegoś artbooka, z mangi pewnie ulubionej Katsumi. Może też takie książki przemycał potajemnie dla niej dziadek z dala od oczu i surowego naszego Kato. Jakiś przekrój nawet, czaszki, o! Czyli po prostu dziewczyna jest wszechstronnie zainteresowana światem ludzkim, no i iście jak antropolog. Taki jest też pokój właśnie Katsumi. Tutaj jeszcze na ścianie widać jakiś sprzęt górski, tak? Jakieś płaszcze, kurtki, plecaki. No to jest dziewczyna, która ma jednak w aspiracjach wybrane rząd na przygód. I dlatego ma tyle rzeczy związanych ze wspinaczką. No ona po prostu w każdych warunkach mogłaby przebywać w górach, wspinać się i nie jest to dla niej problemem. I mam nadzieję, że w rozgrywce to też wyjdzie na jaw, tej jej umiejętności. Obok, zaraz za ścianą praktycznie, śpią sobie już nasi władcy Miyumi z Kato. Oni mają taką sypialnię urządzoną, nadzieję, eleganckim stylu, niezbyt pełnym przepychu, w ciemnych barwach, które myślę dobrze reflektują osobowość Kato, troszeczkę tą jego mroczną naturę, ale są też tak uzupełnione o kobiece elementy, tak jak na przykład ten obrazek z pawiem, który jest chyba z dodatku Miejskie Życie, to taki dodatek, jeden z dwóch głównych, który mi pomógł wybudować w ogóle ten pałac, Miejskie Życie i Śnieżna Eskapada. One naprawdę ze sobą w wielu miejscach doskonale się uzupełniają. To Miejskie Życie też jest pełne elementów takich azjatyckich. Już dawno temu to odkryłam, ale w sumie po prostu nawet udało mi się dzięki temu samemu dodatkowi Miejskie Życie zbudować kilka budynków takich typowo azjatyckich. Jeszcze zanim Śnieżna Eskapada no po prostu pokazała się. Tym będziemy chyba kończyć już nasz dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję wszystkim za cierpliwość, za to, że wysłuchaliście mnie od początku, mam nadzieję, do końca. No naprawdę przegadałam ten odcinek, ale potrzebowałam zarysować całe tło naszej historii, przedstawić wam pokrótce postaci, które w niej występują, miejsce, w którym mieszkają. I tak, życzę wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze teraz, pogody, ducha, no i do zobaczenia w piątek, do usłyszenia podczas kolejnego odcinka naszej historii Krainy Lodu i Ognia.